Z niechęcią dzisiaj siadacie, nie? Dosyć, no co zrobić, współczuję, nie zazdroszczę. Tego nie muszę słuchać. Mam prośbę, żeby tak mikrofonem nie szarpać. Mam dzisiaj takie właśnie, prawda, napięte nerwy. Dzięki. Gdybyśmy to za tydzień słyszeli psalm dzisiejszy, jakiś gorliwiec mógłby donieść do Państwowej Komisji Wyborczej o naruszeniu ciszy wyborczej, ponieważ Pan Bóg objawił nam dzisiaj swoje preferencje polityczne. Bóg miłuje Prawo i Sprawiedliwość, bracia i siostry. Mądremu dość, nie? Zasadniczo, jak nie chcecie podpaść Panu Bogu, to głosujcie na taką, a nie inną partię. Ale to jest żart oczywiście. I tutaj jest taki po prostu, nikogo nie będziemy zmuszać na jaką partię, na kogo ma głosować. Macie swoje sumienia. Pójdziecie na wybory lub nie. Jak nie pójdziecie, to się z tego trzeba spowiadać po prostu. To jest właśnie taka kwestia. Ale idąc dalej. Tutaj dzisiaj w tym czytaniu, nie? Można by było się zastanowić nad jedną bardzo ważną sprawą, nad tą sprawą chęci. Kto jest dowolny, ten chce. Kto jest zdeterminowany, ten musi. Nie? To jest właśnie bardzo ważna rzecz. Jezus mówi dzisiaj tak, jeśli ktoś z was chce być pierwszy, nie? Czy chce stać się wielki, niech będzie waszym sługą, a kto chce być pierwszy między wami, ba, idzie dalej, niech będzie niewolnikiem waszym. Nie? To jest mocne. Dlaczego dzisiaj apostołowie oburzają się na Jakuba i Jana, syna Zebedeusza, na tych braci? Dlaczego się oburzają? Ponieważ przypomnijmy sobie jeszcze jedną bardzo ważną sprawę, że apostołowie do końca nie wiedzieli, kim jest Jezus. Oni rozpoznawali, rozeznawali, że jest kimś wielkim, że jest kimś wyjątkowym, ale ciągle gdzieś w przeświadczeniu ich panowała właśnie ta myśl o mesjaństwie politycznym. Jeszcze raz to powtórzę, oni myśleli, że Chrystus będzie królem i tutaj właśnie ta sprawa. Być najbliżej króla, siedzieć najwyżej, zaraz po królu być, prawa i lewa strona, nie? Tu jest właśnie ta sprawa. Daj nam najwyższe miejsca w Twoim rządzie, daj nam najwyższe urzędy. I ci apostołowie, no właśnie to jest takie ludzkie, normalne, nie? Przepychanki konkretne, być jak najwyżej, to jest w gronie apostołów, tak? Jest przepychanki, oni nie wiedzieli. Dopiero później rozeznawali, dopiero później odczytywali słowa Jezusa, Jego postępowanie, symbolikę tego, co robił, no właśnie w duchu tego, że jest Mesjaszem, który no, przyszedł odkupić świat, nie? Aby dać życie na ogół zamienu. I dzisiaj właśnie w tym kontekście chcemy spojrzeć na to, co mówi Jezus, bo mówi bardzo wymagające rzeczy. I bardzo często jest tak, że te słowa, które my tu słyszymy, to nie do mnie, możesz pomyśleć, ja tam nie chcę być wielki, nie chcę być pierwszy, nie chcę służyć, nie? Po co? Ja mam swoje życie, ja mam swoje sprawy i tak bardzo konkretnie do tego podchodzę, że mnie to nie interesuje, nie? I tu jest błąd w myśleniu. Bo po prostu kwestia jest, chrześcijaństwo wygląda tak, to co mówi święty Paweł, jak spotkasz Chrystusa, jak doświadczysz Jego działania, jak zobaczysz, jak On jest wielki i co może zrobić w życiu, to Ty nie możesz siedzieć, powiedzmy sobie, na tyłku i nie mówić o tym innym. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. I teraz znowu, nie chcę się nakłaniać do tego, byś wyszedł na górkę na dekach, wziął, nie wiem, piecek jakiś i zaczął głosić kazanie, nie? Po prostu. Mógłbyś pomidorem oberwać workiem z jakąś, powiedzmy sobie, wodą, cieczą w środku, tak jak była droga przez teki, no to takimi w nas rzucali powiedzmy rzeczami, nie? To nie, mógłbyś usłyszeć po prostu, kim rzeczywiście jesteś i jak naprawdę masz na imię, nie? Gdybyś tak zaczął głosić tę Ewangelię. Nie o to chodzi. Ale oto takie bardzo konkretne pytanie, czy ty żyjesz tym konkretem, który tutaj dostajesz w życiu, czy chcesz? Nie? Bo popatrzmy na to tak, że my często właśnie scedujemy to głoszenie Ewangelii, te sprawy związane z naszą wiarą na innych. To inni są do tego powołani. Ojciec Mariusz, redemptoryści, inni zakonnicy, może ci, którzy jeszcze w duszpasterstwie siedzą, no to po prostu jest taka sprawa, nie? Ale dzisiaj, gdyby spojrzeć na ten świat z tej perspektywy frustracji wielu ludzi, z perspektywy ich depresji, z perspektywy ich braków, które właśnie wywołuje depresję, frustrację, wywołują te braki, to możemy powiedzieć tak, jak jest napisane na jednym z kościołów w Krakowie, jak pójdziecie ulicą Grodzką od Wawelu, przed najstarszym kościołem krakowskim, świętego Andrzeja, takim jeszcze romańskim, jest z prawej strony protestancki kościół. I tam jest napisane tak, tłumacząc na polski, frustracji żyje ten, kto nigdy nikomu nie pomógł, nie? W
frustracyjne, czy w frustracji żyje ten, kto nigdy nikomu nie pomógł. I to jest właśnie ta, a nie jedyna sprawa. Dzisiaj zamykamy się na samych siebie, chcemy dbać o nasze potrzeby, ale w dużej mierze okazuje się, że ciągle te nasze potrzeby są niezaspokojone. To tak jakby tu powiedzieć, jesteśmy czarną dziurą, która po prostu, w której wszystko ginie. I wchłaniamy ludzi, wchłaniamy ich uczucia, emocje, relacje, wypluwamy ich gdzieś tam po prostu, albo sami zostajemy wypluci, ponieważ ktoś inny nas pożera zasadniczo, tak bym to powiedział, emocjonalnie, duchowo i jesteśmy wypluci, sfrustrowani. Ciągle nam mało, jesteśmy roszczeniowi. Dlaczego? Ponieważ w jakimś sensie musielibyśmy odwrócić polaryzację, tak powiedzmy sobie szczerze. Trzeba zrobić. Trzeba się otworzyć na innych. I jeżeli chcesz innych, to przyjmować, a nie pożerać. Nie? I tu Jezus mówi jasno i wyraźnie, co jest najważniejsze. Dawać siebie, służyć, a ta służba i dawanie siebie wypływa z pewnej rzeczywistości, która jest Bogiem. Albo którą jest Bóg inaczej, rzeczywistości, którą jest Bóg, bo miłość może być, może też stać się bóstwem. Miłość, chodzi o miłość, nie? O kochanie innych, nie tylko siebie, nie? Wiecie, tu się powtórzę totalnie, ale ja mam w pamięci bardzo mocno pewną mszę świętą w naszym seminarium duchownym Redemptorystów w Tuchowie. Mieliśmy dzień skupienia i msza święta zaczęła się nie w kościele czy w kaplicy naszej seminaryjnej, ale liturgię słowa przeżywaliśmy w naszej auli. I tam po prostu zostałem jako diakon poproszony o przeczytanie Ewangelii. I zacząłem czytać Ewangelię, ale się super przygotowałem do tej Ewangelii. Chciałem wszystko wyartykułować, wszystko konkretnie, bardzo. Podkreślić właśnie to właśnie tutaj, co się tam będzie działo. Akcja to była Ewangelia o obmywaniu nóg. Jezus podczas ostatniej wieczerzy wstał i zaczął obmywać już ją. Mówi, konkretnie wprowadził w życie to, o czym mówi dzisiaj. I wiecie, co się okazało? Kiedy pochyliłem swoją łysą głowę nad Ewangelią, kiedy zacząłem czytać, nawet nie patrząc na ludzi, bo skupiłem się na słowie, po jakichś dwóch minutach zauważyłem, że nikt mnie nie słucha. Nikt mnie nie słucha, bo wszyscy patrzyli się na kilku współbraci moich, których właśnie ten prowadzący dzień skupienia, ksiądz, poprosił o to, żeby kiedy będę czytał tę Ewangelię, wyszli ze szczotką do butów z pasmą i zaczęli czyścić buty wybranym współbraciom, nie? I co się okazało? Że ja wtedy czytając tę Ewangelię, no to z oburzeniem stwierdzam, nikt na mnie nie patrzy, nikt po prostu nie słucha tego, jak ja się przygotowałem cudownie, nie? Do tej Ewangelii. Wszyscy patrzyli na tych, którzy konkretnie, no, szczoteczka, nie wiem, jakaś tam powiedzmy, ścierka i czyścili buty, nie? To było jakby takie praktyczne powiedzenie. I to, o czym już tu kiedyś mówiłem, ale są nowi ludzie, więc jeszcze raz się uważam powiedzieć. Możemy głosić pewne teorie, możemy się uznawać za chrześcijan, możemy po prostu mówić, wierzymy w Jezusa Chrystusa, wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi. Gdziekolwiek pójdę, będę za Tobą, Panie, będziemy tu pięknie śpiewać nawet. Ale to nie będzie żaden konkret, to będzie tylko deklaracja w Kościółku. A o wiele większą uwagę będą przykładać ludzie do konkretu naszego życia. Ja się tak to zastanawiam czasem, patrząc na to i przeżywam czasami duchowe rozterki, czasem taką nawet też frustrację, bo pamiętam, jak to ten kościół wyglądał 5-6 lat temu, nie? I znowu być może wrócę do czegoś. Widzę, że chór znowu cieszy się powodzeniem. Fajnie, że wykupiliście miejscówki, 5 lat, każda, nie? Ale to już podejdą z koszykiem, będziecie wrzucać. Ale chodzi o to, że tutaj nie było przepierzenia, mam na tym cały chór, z tyłu chór ludzi, tak, gdzieś do połowy stali, na zewnątrz stali, przychodzili tutaj ludzie, nie? Być może wiara słabnie w narodzie, wiadomo, młodzi nie przychodzą tutaj do tego kościoła, nie? Bo mają inne bardzo ważne sprawy, nie? Ale ja czasami się zastanawiam nad tym tak bardzo konkretnie, czy może wasze chrześcijaństwo, czy waszą wiarę ktoś tam w tym akademiku widzi, nie? Właśnie jak mieszkacie z muzułmaninem. Ma ten swój dywanik, nie? Ma Koran gdzieś, będzie klęczał, gdzie się modlił. Pamiętam jeden z programów Cejrowskiego, jak on to pokazał konkretnie bardzo, na bazarze przychodzi godzina taka i taka, się modli, gościu czyta Koran konkretnie. Idź na chrześcijański bazar gdzieś i zobacz, kto czyta Pismo Święte, nie? O kurczę, jakby przeczytał to Pismo Święte, by było obyśniane, nie? Zauważmy, jaka w nas jest chęć
pokazania tego konkretu naszego życia. W tym sensie, że jesteśmy chrześcijanami. Jaka jest z naszej strony pomoc innym w ogóle? Ile razy, no właśnie tutaj gdzieś zachęcamy, chcesz przyjść, służ, dawaj, to jest mocne, tak. Wiecie, może kogoś znowu oburzę jakoś tym, co powiem, ale pamiętam mojego współbrata, poukładanego, inteligentnego, elokwentnego człowieka, który zawsze brał udział gdzieś tam w seminarium, wystąpienia, do rektorów przemawiał, biskup był, to przemawiał, jakieś eksponowane właśnie sprawy zawsze się zgłaszał, żeby zaistnieć. I poświęcenia został dyrektorem czy pewnej fundacji, nie fundacji, tylko naszego wydawnictwa. I kiedy zmienił się przełożony, wyobraźcie sobie, kiedy po prostu zdjął go z tej funkcji i wysłał do katechezy na drugim końcu Polski, kolega przeżył głęboki kryzys powołania. On nie wie, czy chce być kapłanem, nie wie, czy chce być redaktorystą, nie wie po prostu. Bo musi wrócić do szeregu, bo musi po prostu iść do konkretnej pracy, nie? Zauważmy, to jest przykład księdza, nie? Jak już się tam ogarnął, normalnie pracuje, teraz funkcjonuje, to fakt. Doszedł do tego siebie, no i przyjął to. I zauważmy, to jest bardzo ważna sprawa. Ilu z nas by chciało jakiś lansik, ilu z nas by chciało gdzieś tam właśnie zaistnieć, funkcjonować, ale zauważmy jedną rzecz, to co mówi Jezus, jeśli chcesz być gdzieś na świeczniku, to się wiąże z dużą odpowiedzialnością. I to jest służba. Każde przełożeństwo, każda władza, to wszystko powinno być służbą. Ba, idąc dalej, moje życie chrześcijańskie jest życiem dla innych. I teraz właśnie zapytaj się samego siebie, zapytaj się samej siebie, czy te frustracje, które się w tobie rodzą, czy te pragnienie, nie wiem, zaistnienia, te marzenia o tym, żeby być kimś, po prostu nie dobijają cię czasem. Nie frustrują właśnie, nie rozkładają, dlatego że właśnie ciągle jesteś nastawiony na branie, nie na służenie. Na to, żeby dostać, żeby wziąć, żeby po prostu tylko nie dawać, nie? To widać nawet w różnych duszpasterstwach akademickich, jak ludzie przeskakują z duszpasterstwa do duszpasterstwa, to jest fajna inicjatywa, to jest super inicjatywa. O, tu piękny kaznodzieja, słynny duszpasterz, kaznodzieja, na rekolekcję przyjdę posłuchać, zaczerpnąć, brać. Ale po co? To jest właśnie ważne pytanie. Po co? Jeżeli to branie, to czerpanie nie ma przełożenia na życie. Jesteś jak pusta studnia, bardzo konkretnie. I do czego cię zachęcam? I do tego może właśnie, żeby się odważyć, pomóc służyć. Do tego, żeby po prostu właśnie zacząć kochać kogoś innego poza tobą. I teraz, z drugiej strony, czego my się boimy? W miłości my się boimy zranienia. Bardzo mocno. Wielu z was, nie? Wielu z nas, powiem szczerze, nawet boi się ukochać kogoś całkowicie, chociaż tęskni za tym bardzo mocno, bo to jest związane z ryzykiem. I teraz my, myśląc, że ja posłużę, ja tam komuś usłużę, ja tam komuś coś zrobię, dam, to on mnie odrzuci, nie? To mnie wykorzysta. Zauważcie, co zrobił Jezus konkretnie. Spodobało się Panu zmiażdżyć swojego sługę cierpienia. Został zmiażdżony przez Ojca, który do tego dopuścił. Bóg swojego Syna wysłał na to, żeby go zdeptali, żeby go zrobili z niego miazgę, to panie, żeby go wykorzystali. A tak było. Bo popatrz, za to, że egzorcyzmował, za to, że uzdrawiał, za to, że mówił dobre rzeczy, był dobry dla innych, co go spotkało? Śmierć. Spotkało go krzyż konkretny. I tutaj leży ta kwestia, kto kocha też prawdziwie, ten ma odwagę. Wiecie, pamiętam takich gigusiów bezdomnych, którzy przychodzili do naszego klasztoru w Szczecinku i tutaj trzeba być po prostu nawet i rozsądnym w tym wszystkim, i mądrym, ale raz, drugi, trzeci właśnie dostając jakiś chleb, dostając coś, oni tym wzgardzili, bo chcieli kasy, nie? Wykorzystanie. Raz też, no, jak ktoś mnie zna tak poza, powiedzmy sobie, kościołem i poza duszpasterstwem, to wiem, że chodzę w czapce, chodzę z kapturem od jakiegoś czasu już, tak? To chodzi o to, że poszedłem tam gdzieś, powiedzmy, nad jezioro i widzę ekipa z niebieskiego dzieła stoi, nie? I tam faza jest, nie? I goście się śmieją, ale głupi ci księża, ale głupi, jacy debile, nie? Dali mi tam, nie wiem, takie lemonki, cukru, coś mi tam jeszcze dali, na ślepo już sprzedałem to, nie? I pijemy, jeszcze kolejny. I to jest właśnie taka sytuacja, wykorzystają, nie? Mogą po prostu czasem wyśmiać, wykryć, ale to chyba nie o to chodzi, nie?
Bo po prostu powiem szczerze, co jest największą taką satysfakcją, przynajmniej dla mnie, nie? Jak coś robię. W tym momencie, kiedy na przykład kończę czwartek, już nieraz tam mówię chłopakom, jak zamykamy kościół, że to są dla mnie fajne dni, czwartek, 22, czasem później kończymy. Dlaczego? Dlatego, że po prostu zrobiłem coś dobrego, spełniłem właśnie to, pospowiadałem trochę ludzi. Jestem zmęczony, padam na twarz, ale po prostu wyspowiadałem ludzi, nie? Wracam z rekolekcji gdzieś, jestem zadowolony, bo dałem coś z siebie, bo się zaangażowałem, nie? Zrobiliśmy koncert, jesteśmy zmęczeni, padamy, spotkanie takie, tekst od razu, mamy podsumowanie koncertu, ludzie, co tacy smutni jesteście, co jeszcze, kurczę? Z pogrzebu wracacie, czy co, nie? Zmęczeni tacy, ale to jest dobre zmęczenie, konkret, nie? Frustracyjnie, frustracji żyje, kto nigdy nikomu nie pomógł. Frustracyjnie będzie żył ktoś, kto nigdy się nie odważy na to, żeby zrobić jakiś gest dobroci w stronę drugiego człowieka. I nie oczekiwać za to niczego. Nie oczekiwać za to tego, że ktoś ci zapłaci, że ci da, że tak dalej coś zrobi. Nie. I powiem jeszcze inaczej, że kiedyś właśnie już nieraz tak było, że nie wiem, mieliśmy już mało pieniędzy już w pasterstwie, było tak i tak dalej, ale kiedy się dało ludziom, tym, którzy potrzebują, nie? Podzieliliśmy się tym, co mamy jeszcze, te pieniądze potem nagle się znalazły i to kilkakrotnie więcej, że można było, nie wiem, wyremontować, że można było zrobić coś i tak dalej, i tak dalej. To jest, to działa, to tak to funkcjonuje, działa. Chcesz mieć satysfakcję, chcesz mieć po prostu coś z życia konkretnie, to się odważ dać drugiemu człowiekowi. Poświęć się. Przyjdź, nie wiem, zrób coś dobrego, zainteresuj się tymi, którzy mieszkają obok. Odrzucą? Nie ma sprawy, nie idź tam dalej, nie? Wyśmieją? Przyjmij to. Wiem, to jest trudne, bardzo trudne, ale co zrobić? Jakie już akcje i teksty pod moim adresem leciały, słyszałem i tak dalej, tylko że czasem, no właśnie tak krzyczą, czasem jak w habicie mnie widzą, nie? Bo jak na cywila, to unikają kontaktu wzrokowego, nie? Jakiś dresik zjeżdża w czapie. Wiecie, kiedy gdziekolwiek pójdę do jakiegoś sklepu, nie wiem, z kosmetykami, księgami, zaraz pojawia się ochroniarz. Po prostu. No poważnie. No masakra. Już wychodząc czasem mówię bezczelnie, dzisiaj niczego nie ukradnę, przepraszam, nie? Konkretnie już takie sytuacje były. No nie wiem, co mam na twarzy wypisane, złodziej. Każdy człowiek już chce petycję słać gdzieś, żeby nie jednakowo nie traktować wszystkich tych, którzy chodzą w kapturach, żeby ich rozróżniać, nie? To sobie mam napisać, że na plecach jestem księdzem, albo coś, nie wiem, po prostu, ale to z drugiej strony jest tak. Dlatego mówię, czasem to jest denerwujące, że ktoś tak nas podrzuci, nie? Oceni od razu i tak dalej, ale warto dla nas, że warto. Uważnie mówię. A jak nie wiesz, jak robić coś dobrego, jak nie wiesz tutaj po prostu konkretnie, co zrobić, to przyjdź do duszpasterstwa akademickiego Redemptor, my ci w tym pomożemy konkretnie, nie? Naprawdę. Wiecie, i mam do wielu z was po prostu tutaj jakieś takie żalność, nie? Że właśnie tak mało się chcecie angażować, tak słabo gdzieś do tego duszpasterstwa przychodzić, że na przykład ten różaniec gdzieś w tym tygodniu, no to 4-5 osób, maksymalnie 10 się cieszy, to jest super, nie? Że czasem przychodząc nawet już ci, którzy się angażują w duszpasterstwo, no właśnie mogą przyjść na Eucharystię, nie przyjdą, przyjdą dopiero na spotkanie i tak dalej. Jakby unikali czegoś, co jest tutaj właściwie tu, w tym miejscu, w modlitwie też, w Eucharystii, w sakramentach bierzesz się do tego, żeby się po prostu odpowiednio nastawić, żeby mieć też odpowiednie nastawienie i żeby kochać innych. To jest właśnie to. Zapamiętaj, w frustracji żyje ktoś, kto nigdy nikomu nie pomógł. Ktoś, kto żyje w pysze, ktoś, kto chce tylko, żeby ją dawać. Ktoś, kto chce wszystkich rozstawiać po kątach, nigdy nie będzie szczęśliwy i niezadowolony, jeżeli właśnie nie odwróci jakby tego tutaj pola. Musi też coś czasem zainwestować, dać z siebie. A satysfakcja jest naprawdę gwarantowana. Uważnie mówię. Niekoniecznie wymierna materialnie, ale duchowo i podnosi samą ocenę też. Uważka to jest właśnie to. Można się odważyć. I to przynosi owoce. Już kończę, bo się rozgadałem, nie wiem czemu. Może dlatego, że bardzo krótko mówiłem do 16. Dobra, nic już więcej nie powiem. Trzymajcie się i ja będę się puszczał. A teraz wyznajmy naszą wiarę.